Okay, maybe I start. I will start. Okay. Well, we can just start to talk about how important is that clearings which you invented and which are based actually on very ancient methods, because what I know about you that you did some research in Tibet. And your method has to do a lot with Buddhist way of thinking and clearing. Is that true? Jest, Pytam się Erika właśnie o chciałem, to, w zasadzie, czy jego metoda w jakiś sposób, co zresztą słyszałam już od niego, bazuje na metodach tybetańskich. I w sumie jego metody oczyszczania są w pewien sposób powiązane z anestezją europejską, ale są również powiązane właśnie z metodami z Tybetu. Okej? Okay, I'll keep my sentences Erik a bit mówi, że shorter for you. to, co robi, to, co dzieje się w trakcie tej metody oczyszczania, dotyczy zarówno tego, w jaki sposób nasze otoczenie ma wpływ na nas, ale też tego, w jaki sposób my możemy wywrzeć wpływ na nasze otoczenie. I dzięki wiedzy o tym, czego możemy dokonać, w jaki sposób, znaczy wiedza o tym daje nam na pewno dużo energii i możliwości. Many, many methods of working with the environment today require the person to do something, require the practitioner to do Metody something stosowane do oczyszczania about changing przestrzeni the edit uczą of the też space. Whatever innego sposobu patrzenia na they've been nasze taught otoczenie and i na however they've been przestrzeń. taught to look at things. When I first was introduced to working with the Po raz pierwszy, environment in kiedy Australia mieliśmy styczność many years z ago, pracą z energią w Australii, we were taught mieliśmy to dostęp use do little narzędzi, które boxes, nam little służyły do devices to change the wykrywania energy tych of the energii w space. przestrzeni. Your voice got very deep there, Barbara. And so, in the early years of my consulting, I would use these devices. W pierwszych moich latach pracy wykorzystywałem te urządzenia, ale później okazało się, że one wcale nie są nam potrzebne. Why is that? What kind of devices were they? Could you elaborate a little bit more about these, please? Zadałem pytanie, jakiego rodzaju urządzenia były wykorzystywane i tutaj w odpowiedzi Eric powiedział, że urządzenia te wyglądały bardzo dziwnie, często były to rurki miedziane, różnego rodzaju druty, powiązane również z sosną, z drzewem odpowiednim, które miały kształt fraktalny. That I discovered with that was that Osoba, która the person who dokonywała was doing pracy, the work osądzała, w essentially cudzysłowie, judging the osądzała tą environment energię as good or bad, i oceniała and then imposing tą their przestrzeń, values on tak jako this dobrą back. albo złą. Of course, I didn't know any alternatives when I first began, so I was using this method. Until which Praca polegała involved głównie na tym, że posiadałem having a floor plan plan of the mieszkania, house and then rozkładu going in mieszkania and using i a wchodząc dowsing do tego mieszkania z różdzką wyszukiwałem pendulum to work out miejsca, what w których właśnie energies są te existed in energie the house. najsilniejsze. We would Te metody include earth dotyczyły energies, znajdowania w domach geological fault pod limestone, cieków podziemnych, naturally occurring underground water, promieniowanie electrical geopatycznego, fields. promieniowanie elektromagnetycznego i też często wiązały się z tym, że nanoszono to na mapy, czyli ta metoda była dość skomplikowana i długotrwała. And so we would have to mark these on our floor plan and then go home and make all the Zaznaczało się zwykłe devices and miejsca, then które come back in the miały later nieodpowiednie day promieniowanie na and podłodze. fix all the devices in Potem place. należało pójść do domu, zrobić It was dokładny very plan, lengthy and przygotować time różnego consuming rodzaju and expensive, of course. odpromienniki i następnego dnia te odpromienniki zakładało się w tych miejscach. I ten cały proces był dość długotrwały i był do tego bardzo kosztowny. I continue to use those devices until Ja one particular używałem tych care odpromienników consultation, aż do momentu pewnej bardzo szczególnej konsultacji. where I'd gone into the house, the owner wasn't present, Zrobiłem and I'd badania w marked domu all of the człowieka, energy który on my map. w tym czasie znajdował się w więzieniu.
I wróciłem do domu, aby zrobiłem, zamarkowałem miejsca, w których powinny być użyte różnego rodzaju odpowiedniki, i wróciłem do domu, żeby to opracować. I zabrałem się do pracy, używając wahadełka po to, aby dowiedzieć się, jakiego typu odpromienniki będą potrzebne. I w tym wypadku wahadełko zaczęło dawać bardzo dziwne odpowiedzi i wydawało się, że na planie tego mieszkania, w tym mieszkaniu nie da się nic zrobić. W końcu po 5 godzinach takiej trudnej pracy z wahadełkiem, z której nic nie wynikało, zadałem wreszcie pytanie, czy wszystkie te zmiany, skoro nic nie jest już więcej potrzebne, to czy te wszystkie zmiany i odpromieniowanie zostało już na miejscu zrobione? No i nie wiedziałem, co się dzieje, ale w tym wypadku dostałem od razu odpowiedź wahadełkiem, że wszystko już jest zrobione i że część za zmiany, czyli to oczyszczenie mieszkania już zaszło, zostało, jest już procesem zakończonym. I tego wieczora miał telefon od właścicielki mieszkania, która powiedziała mu, że poczuła niesamowitą zmianę energetyczną w momencie, kiedy podeszła do drzwi mieszkania i włożyła klucz do tych drzwi. A on nie zdążył przecież zrobić niczego w domu. I w zasadzie od tego przypadku zaczęła się jego podróż z tą metodą, podróż życia, związana z tą metodą, która polega na tym, że tylko po prostu przez wejście do mieszkania, które wymaga oczyszczenia, powodujemy zmiany, które są bardzo odczuwalne, fizycznie odczuwalne przez jego mieszkańców. I to był początek takiej drogi, która trwa już bardzo, bardzo wiele lat. Pierwsze wydarzenie takie, kiedy jeszcze Irek nie zdawał sobie sprawy właściwie, co za proces zachodzi. A ta podróż polegała na tym, że dowiadywał się coraz więcej, w jaki sposób przestrzeń wpływa na nas, w jaki sposób my możemy efektywnie wpływać na nas otaczającą przestrzeń. Nie rozumiał, w dalszym ciągu nie rozumiejąc, jaki proces zachodzi, zaczął mieć konsultacje, w których nie potrzebował już użyć żadnych przedmiotów, żadnych odpromienników. Ale za każdym razem dostawał informacje, feedback od klientów, że energia w mieszkaniu zmienia się niesamowicie i są bardzo zadowoleni z tej konsultacji. I wtedy powstała konkluzja, że w zasadzie każdy człowiek, który gdzieś mieszka czy pracuje w jakimś otoczeniu, wywiera wpływ na to miejsce bardzo silnie, a z drugiej strony to miejsce też wywiera jakiś efekt na niego samego. Większość z tych wpływów wywieranych na nas jest bardzo, bardzo subtelna i delikatna i nie zdajemy sobie z nich sprawy. Ten efekt akumuluje się poprzez upływ czasu i wzrasta. A więc nie jesteśmy za bardzo świadomi tych wszystkich subtelności, tego powiązania nas samych z otoczeniem, w którym żyjemy. Ale tak czy siak jesteśmy przez otoczenie, pod wpływem otoczenia, w którym przebywamy. No i nie tylko my jesteśmy pod wpływem otoczenia, ale sami jako osoby wywieramy też ogromny wpływ na miejsca, w których jesteśmy. I miał wiele takich przypadków, w których ludzie było wiele zakłóceń w miejscach, w których ludzie też chorowali. Tak, a więc jeżeli nawet jesteśmy zdrowi i zaczynamy mieszkać w miejscu, w którym jest bardzo wiele zakłóceń, to w końcu po jakimś czasie nasze zdrowie też zaczyna podupadać. Ale z kolei, jeżeli my jesteśmy chorzy albo mamy depresję i przenosimy się do miejsca, które ma dobrą, znaczy energia jest w miarę ustabilizowana i pozytywna, to zmieniamy też, zaczynamy zmieniać też energię otoczenia, przestaje ona być stabilna. Irik przedstawi nam teraz
takie krótkie wyjaśnienie, jak on rozumie to zjawisko, które się dzieje, kiedy zaczynamy oczyszczać przestrzeń tylko będąc w niej, swoją obecnością. Ponieważ w końcu zrozumiałem, że ludzie w taki sam sposób mają wpływ na swoje otoczenie, jak i to otoczenie ma wpływ na ludzi. I zrozumiał, że jeżeli chce zmienić gdzieś energię, to musi zarówno pracować z miejscem, które oczyszcza, jak i z ludźmi, którzy tam przebywają. I wtedy jego praca, która była związana z oczyszczaniem domów i przestrzeni, została rozszerzona o właśnie oczyszczanie o osób, o osobiste oczyszczanie. So if I can just quickly explain using people and their interaction. Jeżeli przy spotkaniu dwóch osób dochodzi, musimy w jakiś sposób przetransformować energię czy informację, jaką dostajemy od drugiego człowieka podświadomie, to nasze ciało daje nam znać o tym. Jeżeli jedna osoba transmituje w jakiś sposób uczucia strachu czy gniewu i druga osoba w danym otoczeniu zaczyna rezonować z tymi uczuciami, jej mózg zaczyna tej drugiej osoby wytwarzać chemiczne substancje, które zaczynają powodować właśnie u tej drugiej osoby podobne zjawiska i uczucia, jakie występują u osoby, która w danym momencie weszła do pokoju, czyli może to być również strach czy niepokój. And because humanity has been conditioned. I ponieważ my wszyscy z reguły jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w momencie, kiedy pojawiają się różne uczucia czy emocje, to bierzemy je serio i myślimy, że one należą do nas, nie spodziewając się, że mogą one być jakby pochodząc, nie jesteśmy ich źródłem. Jeżeli nasze ciało wtedy odpowiada na rezonując z kimś innym, zaczyna wytwarzać chemiczne substancje, które wpływają na nasz własny stan. My odczuwamy to jako nasz własny, jakby naszą własną, po prostu coś, co odebraliśmy rezonując z inną osobą. Zaczynamy, myślimy z reguły, jest to nasze osobiste uczucie i my sami wytwarzamy to uczucie, czy emocje, czy myśli. Każdy z nas, przeżywając różnego rodzaju emocje, czy stany duchowe, perso uważa je za osobiste i personalne. Nie spodziewamy się tego, że pewne sytuacje, w których się znajdujemy, będą w otoczeniu innych ludzi, mogą być absolutnie tylko i wyłącznie chwilowym odbiorem emocji, uczuć i sytuacji, w jakiej znajduje się inna osoba. I że często te sytuacje wywołują pewien dyskomfort, zaczynamy obwiniać innych w otoczeniu o te właśnie uczucia. Ale im bardziej będziemy się identyfikować z tym uczuciem po pojawianiu się pierwszych tych sygnałów chemicznych w naszym mózgu i będziemy sobie mówić, tak, jestem zły, tym bardziej nasz mózg będzie wytwarzał coraz więcej tych substancji chemicznych pogarszających nasz stan. Im bardziej się utożsamiamy z tymi emocjami, im bardziej emitujemy tą energię, tym bardziej ta informacja jest rozprzestrzeniana dookoła nas. Mówimy tutaj teraz o tym, że jeżeli my emitujemy tą energię i tą złość, tą agresję, tą informację, która ma wpływ na z kolei inne osoby, to te osoby również nieświadomie biorą tą energię bezpośrednio, utożsamiają się z nią i również zaczynają emitować tą energię dookoła. Czyli to jest tak jakby zamknięty krąg poszerzający się energii złości. It's like a vicious circle. Absolutely. While we have two people who are not conscious of the effect that they're having upon another person energetically, and they don't understand why they are feeling so uncomfortable. Czyli jak mamy te dwie osoby, które nieświadomie emitują te energię złości i razem wpływają na siebie, to konflikt jest nieunikniony w takim przypadku. And so if one person, even one person, understands what's happening,
Czyli wystarczy tylko jedna osoba, która jest świadoma tych energii, które bezpośrednio wpływają i na inne osoby poprzez ich emitowanie tych energii, aby po prostu zamknąć ten cykl tego przepływu tej energii. Wystarczy jedną świadomą osobę. Czyli ciało odbiera informacje, to jest po prostu proces odbierania informacji przez ciało, które świadomość osądza tą informację, ciało tego nie osądza, ciało odbiera po prostu energię. Informacje. W wielu przypadkach można analogię przedstawić ciała ludzkiego do radia. If you turn the radio on and you tune it in, you pick up a radio signal. Tutaj mówimy o analogii naszego ciała do radia, jako że jesteśmy tak jak radio, jeżeli włączamy radio i następnie ten sygnał elektryczny jest transmitowany przez odbiornik jako sygnał dźwiękowy i również jest odbierany przez słuchaczy, dokładnie tak samo w naszym przypadku, w przypadku naszego ciała jest, gdzie odbieramy sygnały z zewnątrz, one docierają do nas i są następnie transmitowane i przekształcane i transmitowane przez nasze własne emocje. To wszystko jest powiązane oczywiście. Synchronistically, regarding that what you just mentioned about the fact that, you know, we are like transistors and we are like oscillating devices which are various of other frequencies, and you know, even the waving of a dog's tail is also designed to accumulate the energy and pick up all the other frequencies from around the world, you know, from the environment, which is quite interesting what you just mentioned. Czyli jeszcze raz mówimy o odbiorze informacji i energii poprzez nasze ciało, które przekształca tą informację w procesie chemicznym, różnego rodzaju enzymy są uwalniane i następnie również emitujemy tą energię. But the radio, which is picking up information, lecz radio nie jest w posiadaniu muzyki. Radio jest tylko i wyłącznie narzędziem, które przetwarza informacje. Dokładnie tak samo jest z naszym ciałem. Ciało nie jest. Ciało odbiera informacje i ją przetłumacza w chemicznym procesie i następnie również emituje energię. And so when we come to that realization personally, we can see that w przypadku naszego ciała jest podobnie, że nasze ciało ma unikatową strukturę, która odbiera informacje i przekształca ją na w swój unikatowy sposób na energię i emituje tą energię dookoła nas. Okay. A simple example then. I was mowa tutaj o takim przypadku, gdzie Eric był w windzie z dwiema osobami, które opowiadały o swoim wydarzeniu na wypadku na nartach podczas jazdy na nartach, gdzie jedna z tych osób uszkodziła sobie kostkę. Winda zjechała na sam dół, dwóch panów wyszło w jedną stronę, a ja poszedłem w drugą stronę. I took three steps and my ankle collapsed in extreme pain. Wow. Kulałem przez trzy kolejne kroki w wielkim bólu. Kiedy sobie uświadomiłem, że to nie jest ból mojej kostki, lecz jest to ból pana, który przed chwilą wyszedł z windy. Wow. I moja kostka uleczyła się natychmiast. I gdybym wziął to wydarzenie bezpośrednio do siebie i utożsamił się z nim, zakończyłoby się to podróżą do taksi do domu, urlopem, obłożonym kostką, lodem i po prostu ogromną ilością tabletek i po prostu bólem. Anti-inflammatory tablets. A huge drama. Yeah.
To się dzieje, przydarza nam przez cały czas. Oczywiście nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o zwichniętej kostce, lecz mówimy tutaj ogólnie o energiach, które, subtelnych energiach, które do nas docierają i które mają, wywierają na nas wpływ, jeżeli utożsamiamy się z nimi, a zazwyczaj wszelkiego rodzaju emocje, które nam towarzyszą, przez nas są odbierane osobiście i w związku z tym, jeżeli utożsamiamy się z nimi, to dajemy im więcej energii, co w związku z tym potęguje jeszcze bardziej ich działanie. Czyli ogólnie w warsztatach praca polega na odczuwaniu emocji i uczuć innej osoby, na którą się w cudzysłowie otwieramy energetycznie. I w momencie, kiedy otwieramy się na drugą osobę, to się dzieje czasami bardzo podświadomie i bardzo szybko, nagle zaczynamy odczuwać czasami choroby czy ból tej drugiej osoby i one się pojawiają na chwilę, jakby sygnalizują się w naszym ciele. I jest wielką sztuką nauczenie odróżnienia się, kiedy te rzeczy, które się pojawiają, nie są nasze. But I know it's not my pain in the stomach. Jeżeli wiem, że to nie jest mój ból w żołądku, który się pojawia, and by understanding that, I no longer have to give energy to that pain in the stomach. I a jeżeli zrozumiem, że to, co się pojawia, ten ból w żołądku, jeżeli rozumiem, że nie jest to mój ból, to nie dając mu energii, po prostu bardzo łatwo się go pozbywam. Jeżeli nie utożsamiam się z tym bólem, nie próbuję go oceniać i mam świadomość, że nie jest to mój ból, przez mój mózg nie produkuje substancji chemicznych, które spotęgują uczucie i ten ból i czynią mnie nieszczęśliwym. Jeżeli przyjmę te uczucia i te zjawiska, które się pojawiają, fizyczne, i nie będę ich oceniał i pozwolę im przepuszczę ich przez siebie, to wtedy też nie przyczyniam się do spotęgowania bólu tej osoby, nie powstaje feedback. I właściwie przy wszystkich tych zjawiskach pojawia się uczucie współczucia, czyli przepuszczanie tego, po prostu odbieranie tego sercem i powstaje tu buddyjska tradycja, która pomaga, która poprzez odbieranie tego na poziomie serca transmutuje energię w coś dobrego, czyli można każdy ból czy każdą chorobę w ten sposób przetransformować ją, jakby w jakiś sposób zlikwidować. So it should follow that the more information. Im szerzej jestem w stanie zaakceptować tę energię, tym bardziej wpływam na zharmonizowanie otoczenia dookoła mnie. I ludzi dookoła mnie również. Czyli praca związana z oczyszczaniem głównie dotyczy pracą nad sobą, abyśmy mogli coraz więcej akceptować i dopuszczać do siebie. Aby właśnie dopuszczać i akceptować więcej, musimy się czuć bardziej bezpiecznie. Jeśli bierzemy do siebie wszystkie rzeczy bardzo poważnie, to nigdy nie będziemy w stanie się czuć bardzo bezpiecznie. Więc w związku z tym, jeśli nauczymy się rozpoznawać i nauczymy się zdolności do nie brania do siebie tych energii, to pozwoli nam na po prostu prawidłowe funkcjonowanie. Czyli im bezpieczniej się czujemy, tym bardziej jesteśmy w stanie więcej rzeczy przyjąć, tak, i tym bardziej jesteśmy w stanie być zharmonizowanym, zbalansowanym. To te same zasady możemy zastosować do środowiska naszego dookoła. Energii, które są do środowiska, sorry. If the stress held in the environment, jeżeli osoba nie zaakceptuje tego stresu, odrzuca ten stres, tak, to w tym momencie ta praca wykonana, ona jeszcze bardziej przyczynia się do zaistnienia tego stresu w tejże osobie. Poprzez współczucie i poprzez tą technikę współczującego serca jesteśmy w stanie uwolnić ten stres otoczenia, ale zanim to nastąpi, to najpierw musimy to objąć, tak, przytulić.